Cześć, siemano. Dzisiaj taki luźniutki, bym powiedział, odcinek, ale będziemy sobie rozmawiać, myślę, na poważnie. To jest piąte wydanie mojego felietonu żużlowego, Żużel okiem Elipsa. No i tak jak mówię, dzisiaj porozmawiamy sobie o temacie, myślę, ciekawym, dla niektórych może śmiesznym, bo myślę, że są w niektórych kwestiach śmiesznym, ale też temat ciekawy, być może poważny. A temat dzisiejszego felietonu, bo to już jest piąty odcinek, właściwie piąte wydanie mojego felietonu Żużel okiem Elipsa, z czego bardzo się cieszę, że ta seria już długo się utrzymuje i to przy całkiem niezłym odbiorze. Dzisiejszy temat to klubowi uciekinierzy, tak trochę tajemniczo, ale już wyjaśniam, o co chodzi. Zresztą jak teraz widzicie na ekranie i na miniaturce, porozmawiamy sobie o 6 zawodnikach, z czego 3 z jednego klubu, którzy podpisali już z danym klubem kontrakt, z czego niektórzy na 2 lata. To czytaj taki pan z Australii, ksywka Doylar, i później jednak te kontrakty zerwali i uciekli sobie po większe pieniądze do innych klubów. Ja ich teraz bardzo rzeczowo wymienię: Jason Doylar, Krzysiek DJ KK Kasprzak, Andreas Liager, Rasmus Jebsen Jensen, oczywiście żartując, Timo Lahti, taka skocznia narciarska w Finlandii, też się nazywa Lahti, i Adrian Łaga, więc to zawodnicy, o których dzisiaj sobie porozmawiamy. Oczywiście żartuję, tak na serio to Jason Doyle, Krzysiek Kasprzak, Andreas Liager, Rasmus Jensen, Timo Lahti i Adrian Gała. Myślę, dużo czasu dzisiaj nie poświęcimy, to też nie jest aż tak rozległy temat, żebyśmy jakoś bardzo dużo o nim rozmawiali, natomiast myślę, że jest to 6 ciekawych osobowości, chociaż chyba 4 z nich o takie zagrania, przynajmniej może 3, trójkę z tych 6 zawodników bym o takie zachowanie nie posądzał. Zaczniemy może jednak sobie od samej góry, czytaj od Jasona Doyla, który zmienił leszczyńskie barwy, oczywiście mówimy o Fogoni Leszno, na te krośnieńskie, czytaj Celfas Wilki Krosno. Jak widzicie na miniaturce, umieściłem już Jasona w kewlarze krośnieńskim, tak samo zresztą jak Krzyśka Kasprzaka, do niego natomiast przejdziemy sobie troszkę później, właściwie to za chwilę. Jednak tak jak mówię, chciałem zacząć od Jasona Doyla, który już w czerwcu podpisał 2-letnią umowę z leszczyńskim klubem, tylko i wyłącznie po to, żeby w trakcie okienka transferowego tą umowę rozwiązać i chwilę później przenieść się do innego klubu, czyli do Wilków Krosno. I mimo, że ja nie jestem fanem Leszna, no to no po prostu słabe ze strony Jasona i na miejscu kibiców jak najbardziej byłbym wkurzony. Gdzieś tam ten wybuch ich emocji widzieliśmy na prezentacji, nie tylko w trakcie inauguracyjnego meczu sezonu w Lesznie pomiędzy Fogo Unią, a właśnie Celfa z Wilkami Krosno, kiedy to Jason w barwach Wilków sezon zainaugurował. Los tak chciała, właściwie Kanal Plus, Sport 5, czy też po prostu PG Ekstraliga, że ta inauguracja miała miejsce właśnie w byłym klubie Jasona, czyli w Lesznie, z którym to, o czym mówię, nie rozstał się w najlepszych humorach. No i zaczęło się od rzutu dolarami, czyli takimi dolarami z twarzą Jasona Doyla na tor, i też w momencie, w którym Doyle na prezentacji tym takim samochodem przejeżdżał. Później speaker puścił 2 piosenki dotyczące pieniędzy. Jedna chyba nazywa się Money Money, druga nie pamiętam, natomiast wiadomo było, o co chodzi. Za to Leszno też pewne kary zapłaciło. No ale Jason Doyle po wyścigu 14, kiedy ten wyścig wygrał, to był jego pierwszy i ostatni wygrany wyścig w tych zawodach. Ogólnie nie był to super mecz w jego wykonaniu, to już zostawmy. Pokazał on środkowy palec w stronę kibiców, natomiast ja mu się w ogóle nie dziwię. Oczywiście zrobił świństwo i to wszystko, i to wszyscy wiemy, natomiast nie wiem, nagle ten wybuch jakiś, no nie wiem, wybuch takiego, no nie wiem, jakby tam jakiś wielki skandal się stał, no o co mi chodzi, że Leszno nagle zareagowało, jakby nie wiadomo jaki dramat się stał, bo Jason pokazał im środkowy palec, no ale przypomnijmy, że to no jednak Leszno, a właściwie kibice, czytaj też między innymi speaker, rozpoczęli właściwie to całe pikiełko, bo Jason absolutnie
na początku na to nie reagował, no ale kiedy już się odpalił, no to poszedł środkowy palec. Natomiast no ja tutaj Jasona obronię, karę dostał i dobrze. Natomiast myślę, że Jasona takie coś nie rusza. To jest drugi najlepiej zarabiający zaraz po Bartoszu z Barzliku zawodnik w Ekstralidze i jakaś tam kara, nie pamiętam ile to było pieniędzy, myślę, że go nie rusza, no parę tysięcy złotych w każdym razie, a środkowy palec myślę, że Leszno kibice za swoje dostali, a to wielkie oburzenie, bo tego słowa mi brakowało. Uważam, że zupełnie niepotrzebne, nietrafione, nie wiem, mogliby po prostu jeszcze raz rzucić te dojlary, może też pokazać środkowy palec, co oczywiście wiele razy robili, a nie nagle, nie wiem, wielce się oburzać. Jasona zostawiamy, następnie GKM Grudziądz, a właściwie zawodnik, który w tym klubie miał jeździć i podpisał tam umowę, a finalnie także przeszedł do Celfa z Wilków Krosno, więc widać, że kasa tam na dole Polski trzyma się całkiem przyzwoicie, ściągnęła również Krzyśka Kasprzaka, no i opuścił on właśnie barwy GKM-u na rzecz Wilków Krosno. Zobaczymy, jaka reakcja gdzieś tam na Krzyśka Kasprzaka będzie na prezentacji w trakcie meczu, a właściwie przed meczem GKM-u z Wilkami. To jeszcze, do tego pozostało nam jeszcze parę tygodni. Jestem tego też ciekawy, chociaż z biegiem sezonu być może kibice Grudziądza trochę zapomnieli to raz, a dwa myślę, że teraz nawet ten fakt, że Krzyśka Kasprzaka w grudziąckiej ekipie nie ma, chyba po prostu jest lepszym rozwiązaniem dla Grudziądza niż jakby Krzysiek miał tam być, patrząc na to, jak w tym momencie grudziącka ekipa się rozkręca, nie wspominając o wczorajszym meczu derbowym, bo tutaj akurat nie chcę się wypowiadać ze względu na to, że jestem kibicem Apatora, chyba po prostu będę musiał to przemilczeć fakt faktem. No Grudziądz się rozkręca i trzeba to powiedzieć i myślę, że Krzysiek Kasprzak w takiej formie, jakiej jest, kiedy niby wozi punkty, ale jak spojrzymy, kogo on wozi, to juniorów i najsłabsze ogniwa rywali, to ja myślę, że jedyne, co w Grudziądzu by zrobił, to chyba tylko poprzeszkadzał raz atmosferze, bo jest tu zawodnik, który czasem lubi coś przysłowiowo mówiąc schrzanić, a dwa swoją formą, dlatego myślę, że tutaj absolutnie Krzysiek, że tak powiem, Grudziądzowi wielkiej krzywdy odchodząc nie zrobił, ale też myślę, Wilki gdzieś tam jakiejś wielkiej krzywdy nie miały ze względu na to, że Krzysiek właśnie do nich przyszedł, no bo nie chcę powiedzieć, że jest wzmocnieniem dla tego klubu, ale solidnym Polakiem, moim zdaniem raczej tak. Andreas Liager to jest pierwszy zawodnik z pierwszej ligi, o którym dzisiaj będziemy sobie rozmawiać. Oprócz niego będzie jeszcze takich trzech. Jeżeli chodzi o Andreasa, no to tak, on opuścił ROF Rybnik, z którym także podpisał kontrakt na rzecz Polonii Bydgoszcz, gdzie powrócił po roku przerwy. Prezes rybnickiego ROW-u Krzysztof Morozek no zareagował na to dość wymownie na swoim Twitterze, czy też Facebooku, nie pamiętam, komentując to bardzo szybciutko, ubierając to w słowa dość podobne do tych, w jakich wyrażał się o aferze z Grigorijem Łagutą, który także po podpisaniu kontraktu uciekł z rybnickiego klubu. Myślę, że to nie jest aż taka wielka afera, raz ze względu na poziom rozgrywkowy, jednak nie była to Ekstraliga, a dwa, myślę, że sprawa rozejdzie się po kościach i raczej wszyscy o tym zapomnimy. To już nie pierwszy przypadek, kiedy Krzysiek Mrozek coś tam się odpala, ale myślę, że nie, że to nie będzie raczej jakiejś większej z tym afery, na tym się skończy, zresztą Bydgoszcz do Rybnika jeszcze przyjedzie, zobaczymy co tam się stanie, natomiast w tym momencie myślę, że sytuacja skończyła się po zakończeniu okienka transferowego, a sam Andreas myślę nie jest jakimś tam zawodnikiem w przeciwieństwie do Justona Doyle'a, który jak wiemy strasznie leci na kasę, nie jest zawodnikiem, mówi o Liagerze, który gdzieś tam właśnie co sezon by tak postępował, chyba jakiś jednorazowy wybór, chociaż moim zdaniem to też są skutki podpisywania kontraktu w maju, czy w czerwcu, czy nawet w lipcu, sierpniu, nie wiem, ja to bym poczekał chociaż do tego września, października, bo wtedy już gdzieś tam realnie jesteśmy prawie po sezonie i można zdecydować, czy zostajemy, czy nie, bo to, że na początku sezonu, nie wiem, coś się układa, czy w środku, to nie znaczy, że tak będzie do końca, a zawodnik czuje, że jest świetna atmosfera i w drużynie zostaje, a później dzieje to, co się ma dziać. Uważam, że
Żadnego takiego odcinka by nie było, gdyby ci zawodnicy po prostu bez wcześniejszego kontraktu opuścili swoje kluby. Temat Doyla Kasprzaka i Lagera zostawiamy. Teraz przechodzimy do trójki, która opuściła drużynę Wybrzeża Gdańsk. Tutaj mamy aż trzech zawodników. To jest Rasmus Jensen, Timo Lahti i Adrian Gała. Zaczniemy od tego chyba najlepiej jeżdżącego w tym sezonie, czytaj Rasmus Jensen, który zmienił gdańskie barwy na Faluba z Zieloną Górę, w której spisuje się, myślę, dobrze, natomiast też nie jakoś fenomenalnie. Myślę, że na miarę oczekiwań, ale na pewno nie wyżej. Natomiast nie będziemy teraz oceniać jego formy, bo nie od tego jest ten odcinek. Ja myślę, że Rasmus Jensen, ja już o tym zresztą mówiłem przy omawianiu składów, ogólnie nie zrobił źle, że przeszedł do Zielonej Góry. Chodzi mi tylko o to, że jakby zrobił to w momencie, w którym po prostu był na to czas, czyli okienko transferowe bez wcześniejszego dogadywania się z gdańskim klubem, byłoby to super zagranie z jego strony. Tak jest połowicznie super. Uważam, że dobry ruch, nie przeszedł do Ekstraligi, bo myślę, że oferty z Krosna i nie tylko miał. Został w tej pierwszej lidze, ale w mocnym klubie, w Zielonej Górze, no tylko że w słaby sposób, bo wcześniej, bo tak jak mówiłem, podpisał kontrakt z Gdańskiem, natomiast jeżeli rzeczywiście w tym Gdańsku by został, to moim zdaniem trochę strzał w kolano, bo to jest bardzo, ale to bardzo solidny, świetny zawodnik jak na pierwszą ligę, który na koniec zeszłego sezonu ciągnął tam za uszy Gdańsk, no i po prostu by się w tamtym klubie marnował, patrząc na to, jak w tym sezonie jadą. Oczywiście nie twierdzę, że źle, natomiast i tak uważam, że jadą swoje maksimum i Rasmus gdzieś tam po prostu by się w tej drużynie marnował. W Falubasie myślę tak nie jest. Natomiast no tak jak mówię, w słabym stylu. Rasmusa zostawiamy. Przedostatni ciężki przypadek w tym odcinku. Timo Lahti, najlepszy reprezentant Finlandii ostatnich lat na żużlu. Tutaj tak samo opuścił Gdańsk, tym razem na rzecz Orła Łódź. No i umówmy się, to nie jest dobry sezon w jego wykonaniu. Zamieszanie z Tunerem nic nie pomogło. Ale tak jak mówię, tutaj nie skupiamy się na ocenie formy w danym sezonie. No nie wiem, akurat wydaje mi się, że on mógłby zostać w Gdańsku. To prawda, sezon zeszły miał całkiem udany, natomiast uważam, że czy Łódź, czy Gdańsk dysponują podobnym gdzieś tam, podobnymi możliwościami w tym sezonie, więc czy zostałby w Gdańsku, czy przeszedł do Łodzi, to wielkiej różnicy nie byłoby, w przeciwieństwie do właśnie sytuacji Rasmusa Jensena, no, który, tak jak mówiłem, w Gdańsku by się marnował, to jest raz, a dwa, Timo Lahti też gdzieś tam, bym powiedział, na złagodzenie powrócił właściwie do Orła Łódź z wypożyczenia, bo tak naprawdę w zeszłym sezonie miał on właśnie jeździć w łódzkim klubie, tyle że został wypożyczony do Wybrzeża Gdańsk, nie łapał się do łódzkiego klubu, wtedy jeszcze tam był problem z bogactwem, teraz taki problem bogactwa, to tam na pewno w Łodzi chętnie by przyjęli, ale tutaj też myślę, że to jest zawodnik pokroju Andreasa Lagera, który absolutnie nie jest zawodnikiem gdzieś tam lecącym na kasę, chyba z całej tej szóstki, to bym powiedział, to jest taki najmniej sabotujący gdzieś tam kluby zawodnik. No i na koniec Adrian Gała, tutaj także raczej zawodnik, który aż tak na pieniądze nie patrzy, chociaż w tym przypadku było inaczej. Mowa o Adrianie Gale, zmienił Wybrzeże Gdańsk na PZŻ Poznań, czyli Beniaminka, i tutaj podobna sytuacja co z Timo Lahtim. Uważam, że na lepszy klub barw nie zmienił, być może chciał znaleźć sobie nowy, lepszy klub, bo po odejściu z Gdańska, z Gniezna, przepraszam, w którym jeździł całkiem długo, na sezon przeszedł do Bydgoszczy, później był jednoroczny epizod właśnie w Gdańsku i teraz jest w Poznaniu, w którym na jakieś 2 tygodnie zakończył karierę, ale jak się dowiedzieliśmy, tylko i wyłącznie ze względu na to, że trenerem był Tomasz Bajerski, który odsunął go od składu, moim zdaniem zupełnie słusznie, będę Tomasza zawsze za jego wspaniałe decyzje bronił. Wracając, no Adrian jakoś magicznie teraz karierę wznowił i jak się okazuje, to wcale nie dlatego, że miał problemy z kontuzjami, no ale akurat debiut w Rybniku słaby. 1-1-0 nie jechał, ale tak jak mówię, nie forma, a styl, na to dzisiaj patrzymy, no także styl słaby, podpisał kontrakt i uciekł z klubu, co innego Kuba Jamru, który już wcześniej mówił, że z Gdańska pójdzie, tyle że tam jakieś afery sądowe, nie wiem, czy to Jamruk czegoś nie opłacał, czy klub Jamrogowi, chyba na właśnie ta druga opcja, ale nie jestem pewien, więc tam cały czas sytuacja dosięga nawet sądu, natomiast na Jamrogu w tym odcinku się nie skupiamy. No i na Adrianie Gale sobie ten odcinek kończymy, odcinek, w którym rozmawialiśmy o niechlubnej szóstce, Doyle, Kasprzak, Lager, Rasmus
Rasmus Jensen, Lahti, Gała. No i ten odcinek kończymy tematem dzisiejszego żużla okiem Elipsa. Był temat klubowi uciekinierzy. To był piąty odcinek, piąte wydanie mojego felietonu żużlowego. Ja nazywam się Filip Morski, oglądacie kanał Elipso. No i co, do zobaczenia na następnych odcinkach. Ważna sprawa, już za 5 dni, w najbliższą sobotę widzimy się w Gorzowie, gdzie będę komentował, no oczywiście nie w Gorzowie, tylko u siebie w Toruniu, ale będę komentował Grand Prix Polski z Gorzowa Wielkopolskiego, więc naprawdę myślę, warto wejść na live'a, live raczej na kanale Elipso Sport FM. Nie sądzę, żeby do czasu tej rundy jeszcze te live'y na moim kanale zostały odblokowane, dlatego no uprzedzam, że raczej na Elipso Sport FM te live'y się pojawią, natomiast tak jak mówię, to co mówię zawsze, czyli śledźcie moje media społecznościowe, dzięki nim na pewno o wszystkim się dowiecie. Za dzisiaj jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję. Ja nazywam się Filip Morski i do zobaczenia w następnych materiałach. Na razie.